Europy, grupa trzecia strefy europejskiej eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. Lądujemy w Lizbonie. Za chwilę fragmenty spotkania Portugalia-Słowacja. Przed tym meczem obie ekipy miały identyczny dorobek po 14 punktów. Liczyły za plecami oddech Rosjan 11 punktów, Łotyszy 10 i Estonii 8. Niezwykle dość nieoczekiwanie zacięta rywalizacja w tej grupie. Wydawało się, że wicemistrzowie Europy Portugalczycy dużo łatwiej poradzą sobie z przeciwnikami. Drużyna Słowacji w składzie: Kamil Cątofalski w bramce, a dalej Radosław Zabawnik, Martin Petra, Stanisław Warga, Marian Hat, Mirosław Karhan, Michal Hanek, Szilard Nemeth, Marek Mintal, Peter Hlinka i Martin Jakubko. Natomiast Portugalczycy w składzie: w bramce Ricardo, w obronie Alex, Fernando Meira, Jorge Andrade i Marco Caneira. W pomocy Deco, Petit, Manisz i Luis Figo. W ataku Cristiano Ronaldo i Pedro Pauleta. Miał trener drużyny Portugalii, Luis Felipe Scolari, troszeczkę problemów. Kontuzjowani Ricardo Carvalho, Nuno Valente, podstawowi przecież obrońcy reprezentacji. Kontuzjowany także napastnik Nuno Gomes. Właśnie dlatego nominalny pomocnik czy skrzydłowy Cristiano Ronaldo tym razem zagrał w linii napadu, będąc partnerem Pedro Paulety. Wydarzeniem tego meczu był oczywiście powrót do reprezentacji Portugalii po niemalże roku Luisa Figo. Tutaj jednak atakują Słowacy. Kapitalna, podwójna szansa dla podopiecznych Galina Duszana Galisa. Oto jest właśnie ten pan. Nie może uwierzyć, że grający z numerem 11 Marek Mintal, napastnik Norymbergi, a także Martin Jakubko do spółki nie pokonali Ricardo. Najpierw kapitalna obrona bramkarza Sportingu Lizbona, a później fatalna dobitka Marka Mintala, a to przecież najlepszy strzelec Bundesligi. Luis Figo, kończąc poprzedni wątek, ostatni raz grał w reprezentacji Portugalii w finałach Mistrzostw Europy, kiedy to gospodarze przegrali po piłkarskim dreszczowcu 0-1 z reprezentacją Grecji. Później powiedział dość, chciał skupić się na grze w klubie, ale wszyscy wiemy, że ta gra w klubie nie bardzo mu wychodzi. Trener Vanderlei Luksemburgo nie widzi go w składzie Realu Madryt. Doszło do otwartego konfliktu między piłkarzem a brazylijskim szkoleniowcem. Dostał Luis Figo zielone światło na to, aby opuścić Santiago Bernabeu, opuścić drużynę królewskich. Jeszcze nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie Portugalczyk, a tutaj gospodarze obejmują prowadzenia. Bramkę strzela obrońca Fernando Meira. Pewnie gdyby grali i Ricardo Carvalho, i Nuno Valente, nie mieściłby się w podstawowym składzie obrońca VfB Stuttgart, powołany troszeczkę w trybie awaryjnym. Kapitalne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jeszcze strącił jeden z piłkarzy piłkę na krótkim słupku. Zobaczmy, jak to wyglądało. Tak jest, Pedro Pauleta delikatnie, a później Fernando Meira. Był jeszcze Jorge Andrade, drugi ze stoperów. Gdyby nie zrobił tego Meira, to pewnie do siatki piłkę skierowałby obrońca Deportivo La Coruña. Spora przewaga Portugalczyków. Zupełnie na boisku nie wyglądało na to, że grają drużyny, które przystąpiły do tego meczu z identycznym dorobkiem punktowym. Mimo tej okazji, którą widzieliśmy na początku spotkania, kiedy Marek Mintal i Martin Jakubko nie potrafili pokonać Ricardo, trzeba sobie powiedzieć jasno, że stroną przeważającą, i to mocno, w tym meczu byli podopieczni Luisa Felipe Scolariego. A szalał dosłownie Cristiano Ronaldo. Szarżował to prawym, to lewym skrzydłem, także pokazał, że dysponuje naprawdę niezłym uderzeniem. Strzał z około 20-22 metrów obronił z dużymi trudnościami Kamil Cątofalski. Mówiłem, że wielkim wydarzeniem tego spotkania był powrót Luisa Figo do reprezentacji, ale było też także drugie wielkie wydarzenie, chociaż mówi się o tym, że najlepszy sędzia to jest taki, którego nie widać na boisku. Tutaj bohaterem tego spotkania był Pierluigi Collina. To właśnie jego łysinę widzimy teraz na ekranie. 4 razy wybierany najlepszym arbitrem świata. Postać kontrowersyjna, postać charyzmatyczna. On akurat do tego schematu, że sędzia powinien być niewidoczny, nie bardzo pasuje. No ale mimo to był wybierany wiele razy
przez fachowców, przez samych piłkarzy za najlepszego. Inna sprawa, że w swojej wspaniałej karierze także popełniał błędy, także kilka spotkań po prostu Włoch zawalił. Tymczasem rzut wolny, Cristiano Ronaldo i 2-0 po raz kolejny bezradny Kamil Sontofalski. Na pewno ten gol najbardziej aktywnemu na boisku w Lizbonie Cristiano Ronaldo się należał. Próbował dośrodkowywać, próbował uderzać z dystansu. Dostał szansę strzału ze stojącej piłki i widzimy, że jeszcze raz udowodnił, jak wspaniałe umiejętności techniczne posiada ten nastolatek z Old Trafford. Ulubieniec kibiców Manchesteru United, jak widzimy także reprezentacji Portugalii, cały czas czyni postępy. Na pewno kiedy Luis Figo odejdzie, bo ta chwila mimo powrotu zbliża się nieubłagalnie, będzie miał godnego następcę. Cristiano Ronaldo mimo młodego wieku to już teraz wielka gwiazda światowego futbolu. Sam Sepp Blatter zawitał na to spotkanie, chociaż jak widzimy w tym momencie gry nie bardzo był zainteresowany tym, co dzieje się na boisku, a tutaj Pedro Pauleta po podaniu właśnie Cristiano Ronaldo nie zdołał pokonać Kamila Sontofalskiego. Kapitalne zagranie piętką od trzech chyba największych gwiazdorów ekipy Portugalii. Najpierw Luis Figo do Cristiano Ronaldo, a ten do Pedro Paulety. Kiedy było już 2-0, kiedy do końca zostało około 30 minut, Portugalczycy zaczęli szanować piłkę, natomiast coraz częściej do głosu dochodzili goście, tyle że rzadko zagrażali tak naprawdę bramce Ricardo. Jeszcze raz Cristiano Ronaldo, tym razem z kontrataku, to znów on podawał do Pedro Paulety. No ale tego dnia nie dane było strzelić swojego gola napastnikowi Paris Saint-Germain. W drużynie Słowacji prym wiedli gracze Norymbergi. W pierwszej wyjściowej jedenastce pokazał się tylko ten najlepszy Marek Mintal, król strzelców Bundesligi, ale później w miarę upływu czasu, gdy był niekorzystny wynik, wpuścił także Dusan Galić, jego kolegów klubowych, Samuela Słowaka, pomocnika Norymbergi, i napastnika Roberta Witka. Witek powrócił świeżo po kontuzji, nie grał w ostatnich dwóch meczach eliminacyjnych, to najlepszy strzelec Słowaków w tych eliminacjach, ale jak widać i słychać, te zmiany nie przyniosły żadnego, nie przyniosły już zmiany rezultatu. Portugalia wygrywa ze Słowacją, wygrywa zasłużenie gole Fernando Meiry i Cristiano Ronaldo i oczywiście Portugalczycy samotnym.